nas już by tu mogli puścić. No nie? Marek robi swoje. Pewnie w tym czasie też byśmy już mogli robić swoje, nie? Tam wszystko stoi, nie? Musisz tutaj daleko jechać. Ojej. Nie pojechał. Aż to za tą tarczę będzie jechał, żeby potem się cofnął. On gdzieś tu jedzie, on na bocznicy jedzie. Nie. A i teraz SM42 jedzie za nim. A my? Cofać tu my się nie będziemy. No bo SM42 pewnie weźmie te nasze stare wagony i pojedzie z nimi na boczny tor. No zaraz się wszystkiego dowiemy, nie? Intercity. No i ono tu się zatrzyma. Pojedzie sobie tu i potem pojedzie tu na nasze wagony, nie? Na pewno. Dalej jedzie. Tu przejazd otwarty. A my? A nie, my mamy ma. Lewr podany. Także w tą stronę. Ciekawe. Co tu robię? Więc i bym obstawił, że tam pojedziemy i potem się będziemy cofać na skład. Dobra, pojedziemy do semafor. Kierunku. Jazdy. Pedały. Nie ma czasu, trzeba pedałować. Nie da nic nie wiadomo. A ten dziś jeszcze pociąg jeden.
i najeżdżamy na skład. Ja wszystko wiadomo. Wchodzimy do tej lokomotywki, przełączamy światełka. Dobra. Nie szykujemy się do wyjazdu, nie? Ale ile czasu tu postoimy? Mam nadzieję, że nie za długo. Czyli według wszystkich tu podpowiedzi powinienem trochę podciągnąć do przodu z całym składem. Czy nie? Zero jest zawsze. Zero limit pokazuje zero. Dobra, czekamy na nasz rozkład. A z ciekawości. Napisz rozkład za 30 sekund na przykład. Jaki czas oczekiwania będzie? Jeśli 4:35, to już powinienem stanąć odjechać 6 minut temu. Super. Ale mamy opóźnienie. O tej godzinie to ja z Władowic powinienem odjeżdżać. Mamy opóźnienie 7 minut prawie. Może uda nam się to nadrobić. Mówię, że nie. Jeszcze sygnał tu do odjazdu by się przydał. Będę cokolwiek próbować nadrabiać. Odjazd.
Kamerę trzeba sobie ustawić. Z tamtym składem ten murek przyjechał. Jest, to jest na naszej prawej stronie. Ojej, kurde, ktoś na motorze przegłosił. Trochę nie mazowiecki, ale no, chciałem powiedzieć, że SKM-ka, nie wiem. Będę wyłącznie szybki wysiad. Nałóż. Z nieznanych powodów.
zaściernicznie cię i za ciebie. Przez to aż ostrzej mi się przyhamowało. Pięknie. Czego chcieli więcej? Tam regio wjeżdża. Impulsem bodajże. ND78. Dobra, koniec wymiany pasażerskiej. Czekujemy się na odjazd. Mamy minutę opóźnienia. O 7. 8. Można powiedzieć. Pięknie. Napinamy wagony. Nie ruszamy. To ten, N57 jedzie. Bodajże. Ale zobaczymy. Jak to wygląda. Czasu na to rozpędzenie potrzebuje, mam ten huzar tymi 9 wagonami. Że uda nam się 8 minut opóźnienia zrobić pomiędzy jedną stacją a drugą. I nawet się kręcą.
będzie dostał na ludzi. Nie zniknęliś. Już nie trzeba dzwonić. I co, pociąg opóźniony, to jeszcze będzie zerwany. Pewnie mogę jechać cały czas z maksymalną dozwoloną. Będzie jechać naprzeciwko.